W nadchodzący weekend oczy Bełchatowian zwrócone będą zapewne w kierunku Górnego Śląska. Do Zabrza bowiem udają się piłkarze PGE GKS-u, którzy zmierzą się z Górnikiem. Bełchatowianie po porażce 0-3 z Lechem już nie mogą doczekać się kolejnego spotkania. Gdyby było to możliwe, to niech pan wierzy, że tak jest, że no, ciężko jest właśnie po porażce, no człowiek dużo o tym myśli, natomiast i ten cały tydzień pracuje i mówi się, że trzeba myśleć o kolejnym spotkaniu, a jednak tamto poprzednie gdzieś siedzi w głowie i najlepszym właśnie antidotum jest zwycięstwo w kolejnym meczu, dlatego człowiek nie może się doczekać, żeby się zrewanżować, także my z niecierpliwością czekamy na ten sobotni mecz i jedziemy pełni wiary, że zmarzymy tą plamę, którą tutaj na naszym stadionie, która miała miejsce. Nie miałem jakichś problemów ze snem, ale fakt, że mecz nie ułożył się po naszej myśli. Spodziewaliśmy się tutaj troszkę innego rezultatu. Już nie mówię o zwycięstwie, ale mieliśmy nadzieję, że nie przegramy tutaj przed naszą publicznością. Wynik troszkę, generalnie sytuacja w meczu troszkę się wymknęła spod kontroli w drugiej połowie. Myślę, że w innych nastrojach byśmy się tutaj dzisiaj spotykali, jeżeli w pierwszej połowie z tych okazji, które mieliśmy, wykorzystalibyśmy chociaż jedną. Niestety się nie udało. Straciliśmy bramkę w drugiej połowie dosyć szybko. No, później już się potoczyło, jak się potoczyło. Okazją do powetowania tego meczu będzie spotkanie z Górnikiem. Nasz najbliższy rywal to 14-krotny mistrz Polski. W tym sezonie do grona faworytów zaliczany nie jest i chyba 15 tytułu doliczyć nie będzie mógł. Tym bardziej, że w letniej przerwie zabrzański klub opuściło dwóch bardzo groźnych napastników, Daniel Sikorski i Robert Jesz. Pozostał jednak Tomasz Zachorski, który w ostatnim meczu Górnika strzelił bramkę wyrównującą w Warszawie z Legią. Ostatecznie jednak Ślązacy przegrali ten mecz 1-3. Na eks-reprezentanta bełchatowianie muszą uważać, bo GKS Tomaszowi Zachorskiemu po prostu leży. Akurat z tym przeciwnikiem strzeliłem sporo bramek. Akurat takie zrządzenie losu było, że padło na tą drużynę, natomiast no, drużyna jak każda inna. No akurat przeciwko tej drużynie udało mi się nazbierać tych bramek sporo i daj Boże, żeby tak zostało też w sobotę, aby doliczyć do tego konta chociaż jedną bramkę. Jest to zespół dobrze poukładany, taktycznie ma w swoich szeregach sporo doświadczonych chłopaków, którzy ciągną tą grę zarówno z tyłu, jak i z przodu i na pewno zarówno jak grający z przodu Żywłaków czy na boku Kosowski pokazują, że potrafią przechylać szale zwycięstwa na swoją korzyść. Popek, który popisał się hat-trickiem w pierwszej kolejce, też potrafi bramki strzelać ze stałych fragmentów gry, także jest to bardzo groźna drużyna. Natomiast tak jak każda inna, ma swoje jakieś mankamenty, które my już rozpracowujemy. I miejmy nadzieję, że chociaż ten jeden mankament uda nam się wykorzystać. Górnik w tym sezonie jeszcze nie wygrał. Kibice w Zabrzu liczą więc na zwycięstwo. Dwa remisy po 1-1, wyjazdowe ze Śląskiem i u siebie z Widzewem oraz porażka w Warszawie dają na razie dopiero 11 miejsce. W ostatnim meczu Zabrzanie na boisko Legii wybiegli w następującym składzie. W bramce Skorupski. Obronę tworzyli Bęben, Banaś, Danch i Marciniak. W drugiej linii grali Tornik, Kwiek, Pazdan, Gierczak oraz Gasparik. W ataku wystąpił Zachorski. Wyjazd do Zabrza to z całą pewnością będzie sentymentalna wyprawa dla Kamila Kosowskiego. Skrzydłowy GKS-u jest przecież wychowankiem tamtejszego Gwarka, a dorosłą karierę zaczynał właśnie w Górniku. Ja tam zadebiutowałem przed zabrzańską publicznością, także no, mecz można powiedzieć jeden z tych wyjątkowych dla mnie. Czeka nas bardzo ciężki mecz z Górnikiem Zabrze i wydaje mi się, że to samo mówią górnicy właśnie, to samo mówi pewnie trener Nawałka, że dla nich to jest mecz na przełamanie. Mają dwa punkty, my trzy, także tutaj musimy się nastawić na przede wszystkim na walkę. W jakim składzie byśmy nie wyszli, to trzeba zostawić serce i siły na boisku, bo Górnik jest to drużyna może nie grająca pięknie w piłkę, ale jest to drużyna dużo biegająca i bardzo dużo walcząca. Każde spotkanie w Ekstraklasie jest na pewno ciężką przeprawą. Jedziemy powalczyć i przywieźć jak najkorzystniejszy rezultat, szczególnie po tym, że przegraliśmy u siebie 3-0. Chcemy zmazać ten słaby występ i zagrać dobre spotkanie i wygrać, na pewno przywieźć 3 punkty. W ostatnim spotkaniu GKS-u zawiodła z całą pewnością skuteczność. W tym tygodniu treningi nastawione były więc na jej poprawę, bo choć o porażce z liderem trzeba zapomnieć, to o błędach absolutnie nie.
pokazywaliśmy chłopakom, że WKS, znaczy Lech do przerwy w zasadzie miał w pierwszej minucie jedną sytuację, którą po naszym gapiostwie, bo rzut z autu i wrzutka i Rudnes nam doszedł do głowy, tak nic więcej nam nie mógł zrobić, a my żeśmy mieli z tej ustawienia taktycznego, defensywnego, niby się tak wydawało, mieliśmy prawie 4 sytuacje, gdzie przynajmniej jedna bramka musi wpaść i też nie wiadomo, jakby to się potoczyło, bo byle się musiał otworzyć, my byśmy dalej swoje grali, a tak to sami zaczęliśmy kombinować i bez sensu. Aby więc w Zabrzu było lepiej zarówno z przodu, jak i z tyłu, plan minimum to 1 punkt. Warto jednak zgarnąć komplet, co pozwoliłoby spokojniej podejść do następnego meczu, także wyjazdowego w Warszawie z Polonią. Zanim jednak GKS pojedzie do stolicy, to w najbliższą sobotę, 20 sierpnia, zmierzy się w Zabrzu z Górnikiem. Początek meczu o 13:30.